Dlaczego Final Cut Pro, moim zdaniem, to najlepszy program do montażu filmów? O tym sobie pogadamy w tym filmie, ale na samym początku chciałbym właśnie podkreślić, że chodzi mi o ten etap postprodukcji, czyli montaż. Nie o udźwiękowienie, nie o kolory, ponieważ moim zdaniem Final Cut do kolorowania jest ok, natomiast wiele mu brakuje. Chodzi mi właśnie o montaż filmów. Ja nazywam się Igor Podgórski i za pomocą kursów online, szkoleń i warsztatów uczę robić lepsze filmy. Współtworzę Super 35 podcast o filmowaniu, do którego link znajdziesz w opisie pod tym filmem. No to wracamy do Final Cuta i pierwsza rzecz, która moim zdaniem wpływa na to, że jest to najlepszy program do montażu filmów, to magnetyczna oś czasu, czyli Magnetic Timeline. I jest to funkcja, która jest wręcz znienawidzona przez spore grono osób. I również spore grono osób nawet nie zamierza, nie chce spróbować pracy w tym programie właśnie ze względu na magnetyczną oś czasu. Natomiast moim zdaniem jest to absolutny game changer. Jest to funkcja, która sprawia, że ten program ma to coś, a to coś sprawia, że w tym programie po prostu aż chce się montować. Magnetyczna oś czasu działa po prostu w taki sposób, że przyciąga do siebie wszystkie elementy, które znajdują się właśnie na tej głównej osi czasu. Więc jeżeli coś przecinamy, skracamy, przenosimy, to wszystkie elementy do siebie się przyciągają po prostu jak magnes. Bo, dla przykładu, jeżeli montujesz jakiś dłuższy film i nagle podejmujesz decyzję, że OK, ta część montażu jednak powinna się znaleźć w innym miejscu w tym filmie, to wystarczy, że złapiesz ten jeden krocuszek, który jest odpowiedzialny właśnie za tą Magnetyczną część i jesteś w stanie przenieść wszystkie asety wraz z tym jednym klipem w inne miejsce. Nic ci się nie rozsypuje, nie rozpada. Więc moim zdaniem magnetyczna oś czasu to jest ta jedna, wręcz fundamentalna funkcja, która sprawia, że Final Cut jest najlepszym programem do montażu filmów. Ale to nie wszystko, ponieważ drugą rzeczą, która moim zdaniem, wiem, że w kółko to mówię, ale to jest konkretnie moje zdanie, ma gigantyczny wpływ na pracę przy montażu filmów to tak zwany skimming. I Final Cut Pro posiada skimming, z jakim nie spotkałem się nigdzie indziej. A dokładniej, niezależnie od tego, w jakim miejscu znajduje się kursor myszy, tam przewinie się film. I to może wydaje się błahe, ale dla mnie jest to absolutnie kluczowa funkcja, jeżeli chodzi o montaż, ponieważ w innych programach do montażu trzeba kliknąć na playhead, czyli trzeba najechać na niego myszką kliknąć i dopiero po kliknięciu możemy sobie przewijać prawo lewo. Natomiast w przypadku Final Cuta możemy po prostu tą myszką ruszać prawo lewo i film będzie nam się przewijał tak szybko, jak szybko będziemy poruszać kursorem myszy. I wiem, że na przykład w DaVinci Resolve wystarczy włączyć blade najechać na klip i wtedy działa to w bardzo podobny sposób, czyli po prostu ruszamy tą myszką prawo-lewo i film nam się przewija. Natomiast no, w tym przypadku ta czynność wymaga od nas dodatkowych akcji, czyli musimy uruchomić Blade, musimy najechać tym Bladem, kursorem na klip i dopiero wtedy możemy przewijać prawo-lewo, więc no, nie jest to to samo. I dlaczego to jest dla mnie tak ważne? Dlatego, że ja sobie wyrobiłem przez ostatnie wiele lat taki styl montażu, że wrzucam cały materiał na oś czasu, wtedy właśnie działa magnetyczna oś czasu i nam wszystko ze sobą bardzo fajnie skleja. Wciskam na klawiaturze Q i wtedy następuje cięcie w miejscu, w którym jest playhead. A po cięciu automatycznie usuwa się wszystko co jest przed i analogicznie jak wciskam W, następuje cięcie w miejscu gdzie jest playhead i automatycznie usuwa się wszystko co jest po. Więc Połączenie tej techniki przycinania klipów QIW z magnetyczną osią czasu sprawia, że zrobienie selekcji materiału i poprzycinanie wszystkich klipów byłbym w stanie stwierdzić, że jest co najmniej kilkukrotnie szybsze niż gdybym ja na przykład miał to zrobić w Adobe Premiere Pro czy na przykład w DaVinci Resolve. I ostatnia rzecz, która w połączeniu z magnetyczną osią czasu sprawia, że ten program zmienia się w Megazorda to po prostu narzędzia montażowe. I Idealnym przykładem takiego narzędzia jest trim. Wciskam na klawiaturze literkę T, co aktywuje kursor trim, i takim trimem mogę przesunąć klip wewnątrz tego klipu, albo na przykład przesunąć miejsce cięcia pomiędzy dwoma klipami. I to wszystko się dzieje też wewnątrz tych dwóch klipów, czyli de facto nie naruszam całego montażu, ponieważ pracuję wewnątrz konkretnego klipu lub konkretnych klipów. Kolejne narzędzie to kursor pozycji, czyli wciskam na klawiaturze literkę P i następnie za pomocą takiego kursora mogę zmienić pozycję wybranego klipu. I co najważniejsze, zmiana pozycji tego wybranego klipu nie wpływa na montaż. Jeżeli nawet wyciągnę ten klip z miejsca, w którym on się znajdował, to program automatycznie utworzy tam pusty klocek, który wypełni to miejsce właśnie po to, aby nie rozsypać całego montażu. Więc kursor pozycji absolutny sztos i bardzo polecam właśnie korzystać z niego w taki sposób. To wszystko w połączeniu z magnetyczną osią czasu sprawia, że na Final Cutie montuje się szybko, przyjemnie, ma się bardzo fajne flow, montaż jest uporządkowany, więc podsumowując to wszystko, właśnie z tych powodów moim zdaniem Final Cut to najlepszy program do montażu filmów. Skoro nadal oglądasz ten film, to najprawdopodobniej interesujesz się filmowaniem. Więc zapraszam cię do subskrypcji tego kanału, ale też oczywiście do subskrypcji mojego podcastu. Link do podcastu znajdziesz w opisie pod tym filmem, a my widzimy się w kolejnym materiale. Cześć. What we needed to do is at least be confident as designers that we were building metaphors that actually existed in the world. So, if you had all your clips as a bunch of little kids blocks sitting on a platform Then, when you pull one of the blocks out, then everything would collapse up. Except, no, I'm wrong. If, if you did have all of a bunch of kids' blocks sitting there on a platform, you pull one out, they wouldn't close up. And this was exactly the problem. So, what we did was we took this concept of the, the blocks on a platform and we put it at an angle. And when you put the blocks at an angle and you take one of the blocks away, they do close up because of gravity.